Siema, jak bywaliście u mnie na streamach, to pewnie widzieliście, że jakiś czas temu graliśmy sobie w taką tutaj giereczkę. Jest to taka, no ja bym powiedział, że mobilno-pecetowa Tibia, ponieważ grę można grać i na streamie, i na telefonie, można pobrać ją w sklepie Play. Niestety przez to, że można grać też na telefonie, no to UI jest takie trochę toporne, ale można się do tego przyzwyczaić. No i gierka ma bardzo dużo nawiązań do Tibii. Czyli na przykład są, jest spelek typu tani hurt Tibi, jest mana shield, różne takie rzeczy. Dodatkowo jest miejscówka, która nazywa się Norde, czyli od tyłu to jest Edron. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o nawiązania do Tibi, to mamy coś takiego jak Annihilator Quest, mamy też Poja, z którego są softy. Także no, tutaj ludzie tworzący tę grę na pewno inspirowali się Tibią. Jest też coś takiego jak Tibia coiny, tylko tutaj są kakele coiny. No i działa to dokładnie tak samo jak w Tibii, nie? Czyli możemy sobie kupić je, wystawić na market, albo skupować z marketu. Tutaj ludzie powystawiali sporo tych coinów. Więc dokładnie tak jak w Tibii. No i jako, że 4 marca o godzinie 18 startuje nowy serwer. To prawda nie europejski, tylko NA. Ale jest sprawdzone, że na NA serwie praktycznie nie czuć lagów, więc będziemy tam wbijać. Stream 18 godzina. Będzie to serwer Open PvP, bo tak jak w TB mamy tutaj Optional PvP oraz Open PvP. Jeżeli chodzi o dodatkowe feature, to są jeszcze tutaj wojny o zamki. Przeważnie gildie się biją o te zamki, za to są jakieś dodatkowe buffy i tak dalej. No i to jest głównie filmik taki wprowadzający nowych graczy, żeby pokazać co robić, powiedzmy do okolicy 200 poziomu. I na początek zaczynamy gierkę, robimy tutorial, robimy questy aż do mniej więcej 80 poziomu. Po 80 poziomie robimy questa, tutaj będziemy mieli questa u tego ziomeczka w Murori. Tutaj, ja sobie do niego przejdę. O, z tego co pamiętam, to u tego ziomeczka będziemy mieli weścika, musimy go zrobić. Później to są okolice 80 poziomu. Jak zrobimy tego questa, później idziemy na statek. A na statku gadamy z kapitanem oczywiście, tepamy się do miejsca Hoja i idziemy w to miejsce tutaj. Aż tutaj na tych samurajów, tutaj mamy zaznaczone, że jest zejście w dół, więc tam schodzimy, ja tam sobie podbiegnę. Dobra, także jestem tu przy wejściu. Idziemy w dół. Idziemy w dół, w prawo. Tu oczywiście te mapki możemy powybijać. Pyk, tu idziemy dalej w prawo. Pyk, pyk, pyk. O, zostawcie mnie. I tutaj jest wejście. I to jest instancjonowane. To znaczy, że w teorii każdy, kto tu wejdzie, powinien mieć swoją instancję. Jeżeli traficie na instancję, gdzie jest jakiś inny chłop, to musicie wyjść, poczekać 10 minut, powinno wam zmienić wtedy instancję i wchodzicie jeszcze raz. Licząc na to, że tym razem będziecie mieli swojego expa. A dodatkowo, jeżeli logniecie w tym miejscu na instancji, to tepnie was do miasta z Afriko. I to jest tak zwana spirala. Dlaczego? No dlatego. Tutaj ekspimy od 80 do około 200 poziomu. I do 200 poziomu tyle wam tak naprawdę wystarczy. Pamiętajcie jeszcze, żeby taski tu wziąć, bo tutaj są chyba 3 albo 4 taski. Niektóre są na zabijanie mobków, inne na dropienie itemów. Tutaj widzicie, mamy taski. To jest task na oddawanie itemów i sobie jeszcze na zabijanie mobków, tutaj taski. Taski bierzemy w Murori, w sumie powinienem to na początku powiedzieć, ale to ja się po prostu lognę. Pyk. Jak widzicie, darmowy tepek do miasta. Polecimy sobie do Murori i pokażę, gdzie wziąć jeszcze te taski. I tutaj tyle tak naprawdę wystarczy do 200 poziomu. Jeszcze nie powiedziałem o klasach, jeżeli chodzi o klasy postaci w tej gierce. To mamy maga, podobnego do MS-a z Tibii.
mamy Alchemista, czyli takiego druida, Warriora, czyli takiego Eka, Huntera, czyli powiedzmy takiego Parka i jeszcze jest Berserker, no to jest po prostu melee damage dealer. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o klasy, to tyle. Najlepsze expy aktualnie robi mag na godzinę i tu bierzemy taski. Ja akurat wszystkie taski mam pobrane, ale tu bierzemy taski na te mobki, idziemy tam, bijemy te mobki, robimy taski, jak zrobimy taska, to wracamy tutaj, oddajemy je i tak do 200 poziomu. A później to się zobaczy później. Także tyle. Stream 4 marca o godzinie 18, nowy serwer. Niestety North America, ale nie czuć aż tak lagów. Open PvP. A i tak w TB nie ma tutaj też max levela, nie? Czyli expimy tam do kilku tysięcznego levela nawet. Także tyle i do zobaczenia. Elo.